rudera pod schodami, jakieś mieszkanie. I tutaj spotkali się nasi bohaterowie. No to są Emigranci Mrożka. Czyli można powiedzieć, że to już jest klasyka gatunku, bo Mrożek napisał tę sztukę w latach 70. No i oczywiście opisując na podstawie pewnej rzeczywistości, która wtedy tam była, która dotykała Polaków w sensie takim dosłownym, czyli emigracji, opisywał różne też, jakie były tam wątki polityczne i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj sięgamy po ten tekst. Można powiedzieć, że dzisiaj to jest za dużo powiedziane, bo my, albo za mało, bo my już gramy to parę dobrych lat, ten spektakl. I ten spektakl w wielu płaszczyznach jest niestety i niestety dalej aktualny. Niestety polega to na tym, dlatego że ta emigracja jakby naszego narodu cały czas jakoś w jakimś tam stopniu dotyka i ludzie, szczególnie młodzi, muszą wyjeżdżać za tak zwanym chlebem, co nie jest oczywiście dobre. A z drugiej strony w tym tekście jest taka szansa, i głównie dlatego go gramy, że możemy pokazać coś, co jak gdyby jest pewną nowością w naszym życiu codziennym. Mianowicie jakby pokazać, zderzyć dwie postawy ludzkie w stosunku do rzeczywistości, czyli między postawą być a mieć. No a przy okazji ten spektakl jest fajnie napisany, po prostu ten Mrożek napisał świetnie do teatru i to jest zgrabnie, to są skonstruowane te postaci, zabawnie, chociaż niosą pewien ładunek dramatyczny to jest przede wszystkim też dosyć fajnej formie podane. No w każdym razie, bardzo, bardzo fajną recenzję kiedyś usłyszałem od widza młodego, który przyszedł za kulisy i powiedział, panie Wojtku, to chyba to można tak powiedzieć, że tych emigrantów to już nie musicie grać za granicą. Znaczy, to nie musi być, ten spektakl nie musi być przenoszony w realia zagraniczne. Znaczy, to się może już dziać tu, w Polsce. Czyli może się zdarzyć taka sytuacja, że w wynajętym mieszkaniu, no tutaj chodzi o taki amerykański basement, prawda, czyli jakaś piwnica, czy jakieś takie kazamaty. Może się spotkać dwóch takich, tak różnie myślących o rzeczywistości ludzi, którzy jeden się koncentruje na tym właśnie, nad jakąś filozofią, sensem życia, a drugi po prostu na tym, żeby jak najwięcej zarobić. Generał przyjechał i urządzili ognie sztuczne na twoją cześć. A potem kupili ci loda. Bo jesteś piękny. Wszyscy cię tutaj podziwiają. No i co? Zadowolony jesteś? Wystarczy ci?